Proszę Państwa, przechodzimy do drugich czytań. Zapraszam serdecznie Państwa na cały obraz, na które będą głosowania. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc przez Państwa radnych, aby było kworum, bo przecież przegłosować musimy to oczywiście większością obecnych na sali. Przypominam jeszcze raz, żeby nie usłyszało, zapraszam na salę obrad Państwa. Przechodzę, proszę Państwa, do punktu kolejnego. Jest to uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakrzówek Zielna, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 898, drugie czytanie. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawcy, czy były jakieś poprawki. Przypominam, że tu jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rada. Do druku 898 dotyczącego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakrzówek Zielna. W terminie określonym przez pana przewodniczącego nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. Pierwsze czytanie odbyło się 12 września tego roku. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Bardzo prosimy o poddanie pod głosowanie. Dziękuję. Dziękuję. Zatem, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Zapraszam Państwa radnych jeszcze serdecznie. Panią radną Maliszewską oczekujemy, która będzie za chwilę pewnie głosować. Proszę Państwa, proszę o przygotowanie. Mamy, znajdzie aparaturę czynną. A jeszcze jest jak... Proszę? A, jest problem. Bardzo proszę przedstawiciela Urzędu Spraw Technicznych o sprawdzenie urządzenia pana Wojtkiewicza, czy tam wszystko się dobrze poprawienie. W każdym razie, proszę Państwa, ja stwierdzam odbicie drugiego czytania i za chwileczkę przejdziemy do głosowania, jeśli będzie wszystko sprawne. Rozumiem, że mamy sprawę urządzenia, tak? No, przyznam szczerze, że u mnie też to się tak. Proszę Państwa, ja też przyznam, że u mnie nie ma wyświetlania. A w rozdzielę kartę, jeśli można. U mnie też jest problem. Rzadko się to zdarza, ale to się też może zdarzać. Czy u Państwa pozostałych radnych wszystko jest w porządku? A, no to znaczy, że to się nie ma. Czyli co, może zagranicznie przegłosujemy? Wyzerowanie też nie pomogło. W dalszym ciągu nam coś urządzenia strajkują. Ja sądzę, że chyba w tej sytuacji proszę o przygotowanie stacyjnego ręcznego głosowania. Bardzo proszę, zapraszam Państwa radnych jeszcze na salę, jeszcze dochodzą. Wszyscy widzę wzrokowo, że mamy kworum, jest frekwencja dobra, więc możemy przystąpić do głosowania ręcznie. Proszę o przygotowanie się pań, aby policzyć głosy. I proszę Państwa, czy gotowych Państwo są? Proszę Państwa, zatem proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za uchwaleniem miejscowego planu zadania przestrzennego obszaru Zakrzówek Zielna, druk 898, kto jest za? Proszę ręce do góry. Nie jedna, jedna. Bardzo proszę ręce. Ręce, w sensie, mówię do Państwa, nie wiem nogi. A oczywiście chodzi o pojedynczą rękę każdego z Państwa radnych. Tak jest. Czasami się zdarza, panie Grzegorzu. Proszę Państwa, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wynik. Za. Proszę Państwa, ogłaszam wynik głosowania 37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie brało udziału głosowania, przynajmniej tak możemy to na tym etapie. Więc proszę Państwa, stwierdzam podjęcie uchwały. Kolejny punkt regulacji.